Pierwsze to jechaliśmy tu do Warszawy, trafiliśmy na bardzo młodych, otwartych ludzi. Ja widzę taką rzecz, że jeżeli chodzi o cały świat, to taka świadomość ogólna wzrasta, ogólna świadomość rzeczy, świadomość prawdy. Nawet jeżeli ludzie są wierzący, czy są niewierzący, ja zauważam to, że ludzie, którym mamy głosić, są często bardziej przygotowani na to, żeby przyjąć poselstwo, przyjąć głoszenie, niż my, chrześcijanie, jesteśmy gotowi iść i głosić. Że my jesteśmy często niegotowi do pewnych rzeczy, żeby pewne prawdy przekazać, żeby prawdy pewne iść i głosić, prawdy pewne prezentować całym sobą, a ludzie są już gotowi głęboko, żeby je odbierać, żeby je już brać, tak? Albo niektórych są świadomi, a my jeszcze nie jesteśmy świadomi, żeby iść i im zanieść w sposób chrystusowy te prawdy. To jest to.